Monika Banasiak, której książka Królowa Mafii została dzisiaj nagrodzona. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Pani redaktor, witam Państwa. Pani Moniko, jak to jest, gdy osiąga się taki sukces, ponad 20 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, czyli tak naprawdę tytuł bestsellera, oprócz tego ta fantastyczna nagroda specjalna, no i cała ta otoczka, która wiąże się z tym, że jest Pani doceniana na każdym kroku. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za to, że doceniliście moją pracę, obdarzyliście mnie zaufaniem ogromnym. Jestem zaszczycona i zaskoczona, nie liczyłam na tą nagrodę. Bardzo dziękuję i obiecuję, że może coś jeszcze powstanie. Pani Moniko, ja również mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia książka. Teraz chciałam troszeczkę podpytać o Pani życie prywatne, bo jak zapewne osoby, które czytały książkę, już wiedzą, ale te, które nie czytały, zapewne nie wiedzą, że tak naprawdę pochodziła Pani z bardzo dobrego domu, studiowała Pani medycynę i nagle pojawiła się w tym świecie nieco bardziej niebezpiecznym niż studiowanie medycyny. Jak to wszystko było? Pani redaktor, nami kobietami, w Imperium Kobiet nie tylko, w naszych życiach prywatnych rządzą emocje i jak zwykle miłość. Więc miłość zaprowadziła mnie tam, gdzie może nie powinna, ale poszłam nad głosem serca, zakochałam się i tak się stało. My kobiety mamy to do siebie, że kierujemy się uczuciami, nie rozumiem. Widocznie tak miał być. Jak odnalazła się Pani w tym innym świecie? Pani redaktor, ten świat się otarłam. Ja byłam w tym świecie, ponieważ byłam koło mężczyzny, który wtedy funkcjonował koło mnie. I ja go postrzegałam przez pryzmat swojego męża, najpierw narzeczonego, potem męża, i przez pryzmat rodziny. Także ja do tego świata jakby nie wkraczałam, do tego męskiego, trudnego świata. Miałam swój rodzinny świat, jego i mnie. I to wystarczało? To wystarczało, tak, nam kobietom to w większości wystarcza. Czego dowiemy się z tej książki? Wiecie Państwo, jak trudno dokonywać wyborów, jak się ponosi konsekwencje, jak trzeba zrozumieć swoje błędy i nigdy więcej ich nie popełniać, jak się wstaje z kolan, jak się walczy o siebie, jak się płaci za wybory i jak się kocha namiętnie i do końca. O tym się dowiecie Państwo w mojej książce. Pani Moniko, no mnie Pani na pewno zachęciła, ja z przyjemnością przeczytam książkę, gratuluję serdecznie nagrody i do zobaczenia na kolejnych eventach. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo, kłaniam się.